kolejnym filmiku poświęconym nowemu prawu zamówień publicznych. Dziś opowiem o etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli analizy potrzeb zamawiającego oraz wstępnych konsultacjach. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich filmików, które dostępne są na kanale. Przechodząc już do przygotowania postępowania, zgodnie z nowymi przepisami, rozpocznę od tego, że wprowadzenie analizy potrzeb ma na celu sprzyjanie temu, by wydatki publiczne były dokonywane w sposób bardziej celowy. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, co taka analiza powinna zawierać i jakie czynności powinny w jej ramach zostać przeprowadzone, dokonane. Rozpocznijmy od tego, co analiza powinna wskazywać. Przede wszystkim powinna wskazywać na zasadność udzielenia zamówienia. Innymi słowy, wskazywać, że zamawiający nie może danej potrzeby, danego przedmiotu zamówienia zrealizować przy wykorzystaniu zasobów środków własnych, tylko musi zlecić to podmiotowi zewnętrznemu. Przy takich czynnościach, na przykład jak remont budynku, nie będzie podlegało to dyskusji. Natomiast przy innych czynnościach, takich jak chociażby sporządzenie jakiejś dokumentacji, można rozważyć, czy można skorzystać z własnych zasobów. Ponadto analiza powinna wykazać, że zamawiający zbadał i przeanalizował inne możliwości realizacji zamówienia, dokonując analizy rynku w poszukiwaniu tych rozwiązań. Przykładowo, na przykład zamówienie zakupu usług dokonać zamiast zakupu rzeczy. Czy zastąpienie zamówienia na dostawy związane z przeniesieniem własności na najem lub leasing tych rzeczy. Ponadto w ramach analizy powinny zostać wykonane takie czynności jak wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Należy wziąć pod uwagę możliwość podziału zamówienia na części. Należy dokonać wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Na przykład na etapie przygotowania postępowania zamawiający powinien stwierdzić, czy posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz czy jest wskazane wybranie trybu, który umożliwi w drodze dialogu z wykonawcami sporządzenie takiego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien również wskazać możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych w postępowaniu, wskazać ryzyka związane z udzieleniem zamówienia oraz w miarę możliwości określić sposoby na ograniczenie tych ryzyk. Zdecydowanie jest to nowość, bowiem wprowadzany jest tutaj już element zarządzania ryzykiem. Jak więc widzimy, analiza będzie stanowić dość rozległy obszar prac dla zamawiającego. Niektóre postępowania wymagają, szczególnie w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy udzielenia zamówienia, specjalistycznej wiedzy, często również praktycznej. W związku z tym pojawiają się konsultacje z przedstawicielami danej branży. Nie jest to obce pojęcie zamówieniom publicznym, bowiem ich formą jest obecnie dialog techniczny, przeprowadzany raczej nieczęsto, jak pokazują statystyki. Konsultacje mają na celu pozyskanie przed ogłoszeniem postępowania specjalistycznych informacji. Uwaga, ważną informacją jest, że muszą być przeprowadzone przed ogłoszeniem postępowania. W ramach konsultacji rynkowych zamawiający będą mogli korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów będących specjalistami w danej branży, organów administracji publicznej, które mogą dostarczyć potrzebnych informacji oraz uczestników rynku, tzw. praktyków, w tym izb branżowych i potencjalnych wykonawców. Zakres tych osób jest dość szeroki. Od strony formalnej konsultacje będą poprzedzać zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego informacji o przedmiocie tych konsultacji. Informacje o tym, że konsultacje miały miejsce, będzie trzeba umieścić również w ogłoszeniu o zamówieniu. Wszelkie pozyskane w ramach konsultacji informacje mogą być wykorzystane do planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem, że nie powodują po pierwsze zakłócenia konkurencji, a po drugie nie naruszą zasad równego traktowania wykonawców i zasady przejrzystości. Zarówno analiza potrzeb, jak i konsultacje rynkowe mają stanowić wsparcie dla zamawiających oraz przyczynić się do uzyskiwania najlepszych efektów z poczynionych nakładów finansowych.
To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny filmik z cyklu poświęconego nowego prawu zamówieniom publicznym.